Witam wszystkich serdecznie. Mamy 10 września roku pańskiego 2021. Z tej strony Krzychu. A dzisiaj będziemy, słuchajcie, sieli sobie jęczmień o zimę. Już uważam, że jest czas. Będę się starał może tego vloga połączyć razem z sieszkarem, jak przyjedzie już na cięcie, żeby nie był za nudny i za... Co będziemy siać? Zobaczcie. Jęczmień o zimy, odmiana Teuto. To jest nowość od Danko w firmie Wronkowski. Jęczmień o tyle inny od wszystkich, że jest siany na jednostki siewne. Czyli taka sobie tutaj oto jednostka, jedna siewna. Zobaczcie, to jest 30 kilka kilo, 32-3 kilo. Trzy jednostki siewne, więc to da nam około 100 kg, 90 chyba 8 kg. Więc w sumie wysiew nieduży. Jęczmień, dlatego zdecydowałem się na ten jęczmień. Po pierwsze, primo, nowość. Jest to jęczmień, który jeden z najbardziej zimotrwałych jęczmieni w Polsce zarejestrowanych. Ponadto bardzo dobrze plenny. A teraz sobie widzicie, tak to wydatek nieduży. 279 zł z przesyłką. Bato dajdzie 200 parę złotych. Możesz robić próby, możesz chce ważyć zboże, cokolwiek innego i nikogo nie trzeba się prosić. Słuchajcie, siewniczek, jak widzicie, zobaczcie. Tylko polska motoryzacja i to z tradycjami. 84. I też zasieje. 20 hektarów sobie zasieje. Jak wiecie, u mnie długo dużo kukurydzy. Pewnie, żeby się przydał uprawowy. No ale w tych czasach ciężkich, kiedy ty w kółko wszystko brać, da się radę i 60-teczka. 60-teczka nie tylko paszowóz, musi mieć co innego do roboty. Wstępnie wyczyszczony ustawiłem, słuchajcie sobie, na razie nie wiem, tu patrzcie, tabela ło, oryginalna. Ustawiłem go B1, tak, 108 kilo, ale to zajdziemy sobie, jak coś na A6, na 98 kilo, tak, bo tutaj w jednostce siewnej on bardzo się ba, ale to bardzo, bardzo się krzewi. Nie wiem, czy zauważyliście, ale sypałem polifoskę, jest drobniejsza granulacja polifoski niż zawsze była. Takie mam wrażenie. Czyli mi trafiła. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy też u was jest. Trzeci pokos sianek kiszonki, słuchajcie, zebrany. Zobaczcie, maszyneria. Nowy nabytek, jak wam mówiłem, nie było czasu nakręcić odcinka o Taleksie. Sprawuje się bardzo dobrze. Pokos dał naprawdę, kończyna to ledwo kosiarka przerzucała pod sobą, taki potężny, sam jestem zdziwiony. No ale po tej ilości deszczy nie ma co się prawie że dziwić, czyli saletra z nieba to była. Zostawmy się na kiszonkę, bo dzisiaj się ojciec w żywiole w 60-teczce. Może kiedyś się kupi jakiś zestaw. I pięknie, zobaczcie, jak mam tu słupy od telekomunikacji, pięknie. Od asfaltu jeden przejazd siewnikiem. Uprawa w osiewnym to trzeba by się trochę nakręcić niestety. A tutaj otóż wspaniały gnój, jeszcze jak woziłem, przylepiony na słupie, jak go widać. Słuchajcie, o czym chciałem wam jeszcze powiedzieć, jeśli chodzi o jęczmień, o zimę. Sami wiecie, że w Polsce teraz często bywa susza. I wydaje mi się, że jęczmień o zimę też jest fajną taką alternatywą, bo zboża wiosenne, no sami wiecie, jak wychodzą, jak jest sucho. A jęczmień w tym roku też w momencie braku opadów. I jęczmienie plonowały, jak sami wiecie, bardzo wysoko. Więc wydaje mi się, że jest gra warta świeczki. Korzenie. I też dlatego warto go posiać. Po tym challenge'u z Galileo jestem pełen optymizmu co do jęczmienia ozimego, więc szczęście, że dziki tutaj nie dotarły. Nie zaczęły tego kopać. Słuchajcie, bo ogólnie po kukurydzach, zobaczcie, tu jest kukurydza. Patrz, obejrzę się w lewo, kukurydza. Tam kukurydza, tam kukurydza, tam dalej cały czas są kukurydze. I one tutaj chodzą, nawet w poniedziałek to szykowałem pole i już płodziki chodziły po tym polu. Także cały czas wędrują takie, jak pielgrzymka, nie? Opuchar, ten... zawody opuchar episkopatu. Chyba, nie wiem. Cały czas łażą. Pomimo, że mamy strzelby, no ale słuchajcie, no nie upilnujesz w takich dużych ilościach kukurydzy, że nikt nie będzie całej nocy siedział i pilnował. Powiedzmy w tym miejscu, a one sobie wyjdą w tamtym. Jutro usiądziesz w tamtym, to one sobie wyjdą tam i to bez sensu zupełnie. Lataliśmy dronem kilka dni temu nad poletkami, nad kukurydzą, tym wszystkim kukurydzami, no nie było ich widać.
ale ślady wejścia ogólnie były. 31 sztuk takie stado. Wiecie, że 2-3 dziki potrafią zrobić robotę, a 31 to już w ogóle jest nieporozumienie. Ja nie wiem, czy nasmaruję tego przodu, a trzeszczy i trzeszczy. Ręką rzucić, czy nie? Prawie nie ma na co, bez sensu. Taki ząbek tu, zobaczcie, tylko został. Będzie mniej wycinania. I widzicie nową maszynkę. Tak oto wygląda. Ja chłopakom tylko powiem, co i jak. Gdzie Don Pedro, karamba? To skubaniec. Krzysiek, będzie pryzmat, tam jest kołeczkami zaznaczone za stodołą. Folia 12. No to gdzieś, myślę, tam no, za szerokość zaznaczył mniej więcej, tam będziesz widział jak. I długość też chyba, nie? No, to tam prawie do samego warzywnika, nie? Będziecie sobie jeździć po łące, bo drogie są, dziury są na drodze. Do kasacji idzie, nie? Tylko nie jednym śladem, po różnych śladach, nie? Po różnych śladach tak to są. Dobra, ja już uciekam. Tak, zobaczcie, wygląda maszyna, ja wam nakręcę. Później jak będzie to kosiło, teraz nie ma czasu. Zobaczcie, a tak wygląda ubijanie pryzmy się skarnią. Jak się komuś nudzi. Kemperem koło 20 ton ma. 14 chyba sama waży. No, z kemperem ponad 20. W tym roku nie odrzucisz ani łyżki. Zrób mu zdjęcie. Aż sąd wychodzi. Teraz przerwa na obiad. O i tyle. Witajcie dalej. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj się szkarnia, tu się więczmienia. Tutaj oranie po kukurydzy. Już dzień po. Naprzężyto. Może taki dziwny vlog, ale połączony w trzy różne. Chociaż nie nakręciłem wam się szkarni w polu. Bo do obijania miałem możliwości, nie było czasu, ale obiecuję wam, że wam nagram się szkarnie, bo będziemy kosić drugą pryzmę blisko pryzmy. Także nagramy i się szkarnie, i się szkarnie w drugim vlogu. W tym vlogu mogę wam powiedzieć już końcówka, bo już było ciemno, na pryzmie kręciłem. Pierwsza pryzma ma 62 metry długości, drugiej folii do żeby dołożyli, 12 szerokości, no jest wysoka, na wysokość normalną, jak folia została, także tak to właśnie robimy. Nie było czasu, chciałem jak najszybciej tutaj wam tutaj pokazać co i jak. Pług ma już sobie lemiesze, pomimo że jest wilgotno gdzieś na gminie, zresztą mi lekko wychodzić. I mam nadzieję to zaorać sobie te pole i tutaj będziemy siać przeżyto Corrado. Najnowsze, które planuję, najwięcej. Jak dobrze się łoży? Na gminie dobrze wyjdzie. Wyłazić, na gminie wychodzi.
Także słuchajcie, pomimo tej wilgotności, już on naprawdę lemiesze mocno zużyte. Tutaj w środkiem fajnie idzie, ale gdzie duża glina, zaczyna gdzieś puk lekko wychodzić. Pomimo tej wilgotności, ja wiem, że niektórych to w ogóle nie chce iść, także ja to robię na raz. No paliwo kosztuje tyle, co kosztuje. Chyba w hurcie zamówiłem na jutro po 5,19. Więc i tu nie będzie 10 uprawek robił nawet. W ogóle uważam, że słuchajcie, powinniśmy się zjednoczyć i zrobić jakiś projekt, challenge. Ja mówię o ludziach, którzy mają gospodarstwa, powiedzmy 20+, 2 hektary bez nawozu. Taki challenge. Nikt na 2 hektary nie powinien dać żadnego nawozu, co by przełożyło się na całą Polskę, na sporo, czyli to by było na sporo. Niech firmy odczują, że nie mogą was, nas w tyle pierdzielić. Ale boję się takiego challenge'u zapocząć, słuchajcie, dlatego, że chyba hejtu, bo się boję, że ktoś powie, słuchaj, sam se niesie i tak dalej, i tak dalej. Albo ograniczmy nawożenie na całość, albo po prostu zrobić taki challenge, przynajmniej z tym się znamy, na 2 hektary, nie każdy zacznie nawozu. Zobaczymy, co oni powiedzą. Jak im mocno sfera spadnie, a nas próbują, że tak powiem, pierdzielić w tyłeczek. Nie będę tego vloga przedłużał, słuchajcie. On tutaj piaseczek łoży się pięknie. Na pewno będzie w przyszłym vlogu z długiej pryzmy więcej relacji z pola, może z drona, o szyszkarni, bo maszyna naprawdę wymaga uwagi, ale na ten moment taki krótki vlog połączony z jęczmieniem uważam, że będzie super i ciekawe, tak mi się wydaje. Może się mylę. Także trzymajcie się, żeby vlog nie był za długi. Do zobaczenia w kolejnym vlogu.